W tych dniach papież Franciszek, podano taką informację z Watykanu, przekazał 100 tysięcy euro na zakup szczepionek i prosił papieskiego jałmużnika, skądinąd Polaka, kardynała Konrada Krajewskiego, ażeby te szczepionki przekazać osobom bezdomnym, osobom najbiedniejszym prawdopodobnie w Syrii. To jest ważna informacja, ważny sygnał, bo papież już jesienią, również w grudniu, dał wyraźnie znać, że szczepionki są jedyną alternatywą na rozprzestrzeniającą się pandemię. Sam zresztą przyjął szczepienia, również papież emeryt Benedykt. Jest to dlatego ważne, żebyśmy zobaczyli, że postęp nauki, w którym uczestniczymy, że wynaleziona szczepionka na COVID jest tą, która może zatrzymać to niewidzialne niebezpieczeństwo, które idzie przez cały świat. Mówię to również dlatego, ponieważ katolicy, ale też i wielu Polaków ma różne swoje ale, przyjmując różnego rodzaju informacje czy nawet opinie, a potrzeba właśnie takich wyraźnych sygnałów ze strony Kościoła. Ja również sam przyjąłem szczepienia, mam na to taki dowód, można powiedzieć, legitymację, ale też bym zachęcał polskich biskupów, żeby tak jak papież Franciszek, idąc za jego głosem, za jego zachowaniem, żeby jednak ujawniać to, że przyjmuje się szczepienia, bo dla bardzo wielu ludzi to jest pozytywny argument.